Hej użytkowniku rozwiązań Amazon Web Services, nawet jeżeli jesteś sam w drodze do chmurowej rewolucji, wiedz, że dzisiaj łączysz się setkami innych użytkowników z całej Polski, szukających lepszych, bardziej skalowalnych, bezpieczniejszych i tańszych rozwiązań dla swoich systemów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę aws.ug.pl. A teraz przed Tobą Mirosław Burnejko z firmy Attendes A i chmurowisko.pl. Zostało mi 13 minut na prezentację, zakończenie z chłopakami i jeszcze losowanie nagród, więc to będzie ciekawe, no ale myślę, że dam radę. Słuchajcie, kto z Was się przygotowuje do certyfikacji? Raz, dwa, trzy osoby? Come on, cztery, pięć. Kto z Was nie ma swojego konta na AWS-ie? Kto się nie przygotowuje, a nie ma? Nie masz, tak? Mam kupony od AWS-a, 50 baksów na rozpoczęcie, więc... Jedna osoba, no mam jeszcze 9. Jakby ktoś chciał, to mam 9 kuponów jeszcze. Proszę. Na rozpoczęcie. Zapraszam do mnie, ja będę przy okazji opowiadał. Można dodawać też istniejące. Ale żadnych nowych. Wszyscy mają swoje konta, kurczę. No to... No Allegro ma swoje konto, nie oszukuj mnie, Michał. Został jeden. Tam. Słuchajcie, Mirek Burnejko, pracuję w Attendes A, prowadzę chmurowisko.pl/AWS. Tam są te materiały, o których będę teraz opowiadał. Ta prezentacja zajmie 7 minut, więc będzie bardzo szybko. Więc AWS ma 3 ścieżki certyfikacyjne. Ścieżka architektów, poziom associate, o którym będziemy dzisiaj mówić, poziom developer, poziom sysops. Wiem, że sysops ma Jacek. Ktoś jeszcze ma sysopsa? Dewelopera? Ktoś nie ma. Architekta? Yes. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób, osiem. I bardzo dobrze. Ale wiecie co, brakuje na rynku polskim co chwilę albo Tomek szuka, albo ktokolwiek szuka, brakuje osób. A certyfikacja jest fajna, bo trochę ułatwia. Więc wchodzimy na stronę AWS. Kto jeszcze nie ma certyfikatu, więc może wejść na tą stronę. Pobrać exam guide i sample question, tam zobaczyć informacje, jak wyglądają egzaminy. Czyli mamy pytania multiple choice, multiple response, sample, directions. Nie? Czyli po prostu proste pytania, nie ma żadnych klikaczy, na zasadzie wpisz komendę, etc. Pytania. Natomiast, co jest fajne, te pytania zostały przygotowane przez ludzi, którzy mają doświadczenie na rynku i którzy wiedzą, jak projektować system w AWS-ie, więc pytania są bardzo ciekawe. Ja na przykład dobrze się bawiłem, zdawałem z Maćkiem stopo, też się dobrze bawił, więc kto zdawał, pewnie też się dobrze bawił. Jacek, bawiłeś się dobrze? Dlatego, że był bardzo fajny. Pytania wyglądają mniej więcej w ten sposób. Są pytania w zasadzie, które mówią na przykład, do czego działa dany serwis, nie? Czyli musimy mniej więcej wiedzieć, jak działa każdy serwis. Plus czasami wchodzimy troszkę głębiej. Na przykład, co się dzieje, gdy tutaj jest chyba, co się stanie, gdy jedna maszyna przestanie nam odpowiadać i LB to wykryje, nie? Czyli takie po prostu pytania trochę podstawowe, ale też są pytania na przykład, co jest najlepszym rozwiązaniem na przykład, gdy mamy jakieś dwa regiony albo dwie availability zones, która opcja jest najlepsza w implementacji. Bardzo ciekawe. Tak więc dwie podstawowe rzeczy, które trzeba rozumieć i to są fuck you white papers. Fuck you dla zaznaczonych opcji. Dobrze jest troszeczkę też znać inne serwisy, natomiast te zaznaczone na czerwono warto wejść w głębiej, przeczytać przynajmniej raz cały fuck you i zrozumieć, o co chodzi. Jeżeli chodzi o white papers, to są moje ulubione, też są polecane przez AWS do nauczenia się, więc warto też przynajmniej raz w kąpieli albo przed spaniem przeczytać te white papers. Niektóre są ciekawe, niektóre nie. I sprawdzamy wszystko. To jest najfajniejsza rzecz, bo to jest macie kupony i nie ma wymówek. Czyli jeżeli przeczytamy faku, że czy możemy podpiąć jeden wolum do kilku instancji? Dokładnie, nie możemy zrobić tego, ale sprawdzimy to. Nie ufamy faku na słowo, lepiej to sprawdzić, to się więcej nauczymy, zapamiętamy to na dłużej. Tak samo, co się dzieje, gdy usuwamy... Gdy usuwamy naszą instancję z bazą danych, nie? Czyli co się stanie z naszymi snapshotami. Więc manualne się zachowają, automatyczne się usuną. To jest fakt, ale sobie warto to wszystko sprawdzić po kolei.
i używamy tych kuponów, które po prostu wchodzimy na konto, doładowujemy je. Patrzymy też na naszą skrzynkę mailową, AWS sami wysyła takie surveye, gdzie po prostu mówimy, o, ok, Route 50, czy nam się podoba albo nie. Dostajemy kupony, ładujemy na konto i ja na przykład w styczniu 55 baksów na testy wydałem za darmo. Czas na YouTube. Oczywiście reInvent 2014. Na tej sali widzę paru kolegów, którzy byli tam. Ja niestety nie byłem, więc oni mieli to okazję widzieć. Więc przygotowałem taki zbiór filmów, które moim zdaniem są najlepsze do przygotowania się, których my używaliśmy z Maćkiem też do uczenia się. Czyli w sobie jeździmy autobusem do pracy i oglądamy filmiki. Warto zobaczyć ten pierwszy, bo pierwszy przedstawia fajną taką sytuację, gdzieś budując środowisko firma w Niemczech miała ten problem, że musiała skalować się, ale nie w przeciągu na przykład doby, tylko w przeciągu kilku minut od 0 do 2 milionów requestów. Bardzo ciekawy case. Warto sobie zobaczyć. Chmurowisko.pl, AWS, tam znajdziecie te wszystkie linki do obejrzenia. CBT Nuggets, ktoś używa? Raz, dwa, dwie osoby. Jeremy Ciara, jeden z moich ulubionych teacherów na całym świecie, ma taki fajny trening, AWS Associate, warto go przejrzeć. Warto też się zarejestrować 7 dni w Trifial, potem usuwamy konto i nie mamy pobrania z karty kredytowej. To samo robimy też z Cloud Academy. Też się rejestrujemy na 7 dni, natomiast co jest fajne, oni też mają dużo testów. I te testy są bardzo zbliżone do tego, co widzimy na egzaminie. I praktycznie z każdej technologii możemy sprawdzić swoją wiedzę i zobaczyć, no jest dużo filmów, testów, 7 dni, czyli 7 dni CBT nagle, 7 dni to, idziemy na egzamin. Tak więc sprawdzamy swoje siły. To jest chyba jeden z najważniejszych kroków, przynajmniej tak sądzimy z kolegą Maćkiem Stopą. Wchodzimy na stronę, gdzie rejestrujemy się na egzamin, czyli webassessor.com, Amazon, możemy to też z Google wejść. Rejestrujemy się i tam wchodzimy w Practice Exams. I ja oczywiście nie mogę mówić, co się dzieje na egzaminie, ale polecam każdemu, żeby te Practice Exams zrobić. Tam jest chyba 10 czy 20 pytań. Naprawdę się opłaca je zrobić. Jeżeli AWS mówi, że je się opłaca zrobić, płacimy $20 i je robimy. Tyle z mojej strony. No i zapisujemy się na egzamin. Napisujemy się na egzamin na tej samej stronie, tylko w trzy zakładki wyżej. Egzamin kosztuje $150. 80 minut, jeżeli chodzi o fakturę dla firmy, wypiszemy na tego maila. Są trzy ośrodki w Polsce, gdzie można to zdawać. My polecamy poselską. Dlaczego polecamy, Maćku? Jest piękna pani. Tak, bo jest piękna pani na recepcji, która wam... Która nas dopinguje. I pani od egzaminu, i pani od recepcji. Polecamy. Akurat blisko jest naszej firmy, więc też jest bardzo ciekawie. No i tyle. I przychodzi wam egzamin, jesteście certyfikowani. Opłaca się to zrobić, ponieważ w tej chwili jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, nawet polskim, na osoby, które znają się na AWS-ie. Nawet jak nie zrobicie egzaminu, warto przejść tą całą ścieżkę, bo to, co się nauczycie w faku, to, co się nauczycie w tych Cloud Academy, CBT Nuggets, da wam gigantyczną wiedzę. Naprawdę, polecam z całego serca.